Bezwzględne pierwszeństwo pieszych to największa zmiana, jaka ma zostać wprowadzona w kodeksie drogowym. Do tej pory przechodnie mieli pierwszeństwo dopiero, gdy znajdowali się na pasach. Dobrze dla pieszego, ale mimo wszystko i tak należy zachować uwagę przed przejściem na pieszych. Ja jak wchodzę, to nie wchodzę od razu, tylko stanę i się rozejrzę. Jak się zatrzyma, dopiero pójdę. Jak on jedzie, to ja się nie wchodzę. Pieszy powinien być bardzo wyedukowany, jeśli chodzi o to wkraczanie na jezdnię. To nie jest taka prosta sprawa. Przeciwny zmianom jest uczestnik rajdów samochodowych Michał Szejny. Jego zdaniem zapowiadane zmiany wcale nie poprawią bezpieczeństwa pieszych na pasach. Musimy zauważyć mocno to, że już w tej chwili dużo ludzi jest zapatrzonych w telefony komórkowe i po prostu przechodzi przez pasy, nie rozglądając się. Więc ja tutaj w tym widzę największe zagrożenie. Nie bez znaczenia jest odpowiednie oznakowanie przejść dla pieszych. Po zmroku zdolność koncentracji i szybkość reakcji kierowców są obniżone, dlatego tak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Policyjne statystyki jednoznacznie wskazują na wzrost liczby wypadków z udziałem pieszych. Niestety tak jest, jak jest i tych potrąceń jest coraz więcej. Możemy tylko spodziewać się, że jeżeli będzie rzeczywiście ten przepis wejdzie i pieszy będzie miał pierwszeństwo, no może być tych zdarzeń troszeczkę więcej. Nie? Kierowcy zaznaczają, że nowe przepisy w znacznym stopniu przenoszą na nich ciężar odpowiedzialności. Podkreślają, że w pewnych sytuacjach trudno jest odpowiednio zareagować na zagrożenie. Pieszy powinien być bardzo wyedukowany, jeśli chodzi o to wkraczanie na jezdnię. To nie jest taka prosta sprawa. Nigdy człowiek nie wie, kto za kierownicą siedzi. Czy w porządku, czy jakieś pijaczyna, czy ćpun. Nie wiadomo, trzeba uważać. Uprzywilejowana pozycja pieszego to nie jedyna zmiana, jaka czeka kierowców. Nowe przepisy mają zaostrzyć także ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym. Między godziną 23 a 5 rano pojedziemy nie 60, a 50 km na godzinę.